Szczęść Boże, panie premierze, witamy w telewizji Trwam. Szczęść Boże, witam serdecznie. Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce, konferencja na temat gospodarki w katolickiej uczelni. Jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie? No, mnóstwo różnych tematów, bardzo ciekawa dyskusja i wiele pytań. Jak to zwykle w bardzo skomplikowanej materii, trzeba powoli zmieniać ją i wypracowywać taki model gospodarczy, jak to tytułowa część mojego wystąpienia, żeby zadbać o rozwój bardziej zrównoważony, żeby nie było takiego podziału sztywnego na Polskę A i Polskę B, żeby te miasta mniejsze, miejscowości, tereny wiejskie, żeby się mogły jak najlepiej rozwijać. Jaka jest perspektywa tej zmiany, bo różnice są dostrzegalne, jeżeli pojedziemy na Podkarpacie, skąd pochodzę, pojedziemy głęboko w Bieszczady, a porównamy północ, część zachodnią, to te różnice są dostrzegalne. Choć Podkarpacie trzeba przyznać, że teraz się rozwija. Podkarpacie się bardzo ładnie teraz rozwija. Mamy szereg nowych firm ściągniętych, między innymi niedawno w ramach planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ściągnęliśmy Rolls-Royce, firmę drugą co do wielkości firmę na świecie produkującą silniki samolotowe, a więc miejsca pracy dla inżynierów, dla techników w Ropczycach pod Rzeszowem na Podkarpaciu. Oprócz tego wiele innych firm średniej wielkości polskich zaczęło inwestować również w tych województwach, które są do tej pory właśnie leżą na ścianie wschodniej i mają niższy poziom dochodu na mieszkańca. Także z budżetu przesunęliśmy znaczną część środków, czy to w postaci 500+, czy chociażby rozpoczynamy wkrótce budowę Via Carpatia, to jest droga S19 od północy aż do Podkarpacia właśnie i dalej na południe przez Słowację. To są takie konkretne rzeczy, które staramy się, jako przykład podaję to teraz, bo jest oczywiście wiele innych, staramy się wzmocnić perspektywy rozwojowe tych obszarów, w którym jest trudniej. Plan odpowiedzialnego rozwoju, rząd się nim zajmuje. Na jakim etapie? Pani premier powiedziała, że pewne uwagi będzie miała. Będzie za 2-3 dni przyjęty, a najpóźniej za tydzień. Jakie są jego główne założenia i jaki jest jego główny cel? Główne założenia polegają na tym, żeby tworzyć gospodarkę o wysokiej wartości dodanej, bo jak mówimy o gospodarce innowacyjnej, albo gospodarce eksportowej, albo gospodarce o większym nasyceniu przemysłu, to wszystko to można by też jednym wspólnym mianownikiem takim skomentować, że gospodarka jest wtedy właśnie bardziej innowacyjna, bardziej uprzemysłowiona, bardziej o zaawansowanych usługach i bardziej eksportowa, jeżeli jednocześnie generuje wyższe marże, tworzy wyższe marże, produkty, które się lepiej sprzedają na całym świecie najlepiej, żeby inni nam płacili za te produkty. Wtedy przedsiębiorcy mają więcej środków, mają ekonomię skali i dzięki temu mogą więcej płacić swoim pracownikom, dzięki temu mogą więcej wydawać na badania i rozwój i gospodarka rośnie we właściwym kierunku. Jak przedsiębiorcy odbierają pan autorski plan? Jeździ pan po Polsce, spotyka się z nimi dzisiaj też wielu tu było przedsiębiorców. Dobrze odbierają oczywiście, bo jest to rodzaj drogowskazu, w którym kierunku chcemy rozwijać branżę, w jaki sposób chcemy ułatwiać prowadzenie biznesu, konstytucja dla biznesu, 100 zmian, co nie jest zabronione, to jest dozwolone, milcząca zgoda, proporcjonalność podejścia zasad prawnych, albo eliminacja regonu w przyszłości, albo zmniejszenie liczby lat, kiedy trzeba trzymać akta pracownicze z 50 na 10, a wkrótce może na 5, albo podniesienie progu pracowników, od którego trzeba pisać regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń, trzeba zakładać zakładowy fundusz świadczeń społecznych z 50 pracowników do 50. To bardzo ułatwia małym przedsiębiorcom, więc generalnie odbiór jest bardzo dobry. Wiadomo, że wszyscy chcielibyśmy wszystko na wczoraj, tak jest w naturze ludzkiej zakodowane. No nie zawsze tak się daje. Niektóre zjawiska będą trwały przez dekady. Bo trzeba przyznać, że Polacy są przedsiębiorczy, radzą sobie w tych trudnych warunkach, tak mówi się po polsku brzydko, kombinują jednak cały czas. No właśnie, to niedobrze jak kombinują, bo przede wszystkim trzeba uczciwie płacić podatki. Jeżeli omijamy ten system, to nie ma potem pieniędzy na drogi, na edukację, na szpitale i w związku z tym państwo się musi coraz więcej zadłużać. Tak było do tej pory przez 27 lat. Państwo się co roku coraz więcej zadłużało. A proszę zauważyć, że my przekazaliśmy 50 miliardów złotych rocznie, i tak co roku już, dla tej bardziej, mniej uposażonej, mniej zasobnej części społeczeństwa. I te środki musimy wypracować.
po pierwsze z przedsiębiorcami, którzy będą płacić podatki, a po drugie to jest niesamowicie ważne, żebyśmy uszczelnili system podatkowy. Więc jesteśmy bardziej takim Sherlockiem Holmesem niż Robin Hoodem, można powiedzieć, żeby te dwie postaci brytyjskie przywołać. Czyli śledzimy, gdzie te podatki wyciekają i walczymy z mafią VAT-owską, to jest walka z mafią, powiedzmy sobie uczciwie. A z drugiej strony chcemy jak najlepiej dopracować środowisko prowadzenia biznesu dla przedsiębiorców. Już pewien czas minął od wprowadzenia tych rozwiązań. Czy te wyniki są satysfakcjonujące dla Pana dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego? Jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, że jestem spokojny w zupełności, co się zdarzy za rok, za dwa, za trzy. O ten rok jestem absolutnie spokojny, ale musimy dalej bardzo mocno uszczelniać ten system po to, żeby również w przyszłym roku i w kolejnych było jeszcze więcej pieniędzy, żeby jednocześnie zmniejszać deficyt budżetowy. Zapytam też o dane GUS-u ostatnie. PKB? 2,8. No bardzo, bardzo dobre dane, zaskoczyły wszystkich ekonomistów w górę, to znaczy względem tych ostatnich szacunków, ostatnich prognoz. Prognozy były na 2,5, 2,6, niektóre 2,7, wzrost był 2,8. A w tym roku jestem prawie pewien, że jeśli nie zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczności, to przekroczymy 3%. A te dane dotyczące inwestycji? Dane dotyczące inwestycji są za 2016 rok są nie najlepsze, ponieważ inwestycje, zwłaszcza samorządowe, spadały. Ale widzimy wyraźnie teraz, że wraz ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi władze lokalne są bardziej skłonne do inwestowania. Więc ten komponent, ta część inwestycji również mocno ruszyła do przodu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce rozwijać gospodarczo Polskę. Mówi się też o przemyśle ciężkim, o stoczniach, które chcecie Państwo na nowo odbudować. Jaki jest plan? Tak, teraz wraz z panem ministrem Gróbarczykiem, panem marszałkiem Brudzińskim bardzo często rozmawiamy na temat przemysłu stoczniowego. To jest takie oczko w głowie, specjalny resort powołany w tym celu, żeby jak najlepiej kształtować te warunki. Zmieniliśmy ustawę celem stworzenia jak najlepszych warunków do budowy statków. Statki, żeby zwolnić je z VAT-u, żeby zmienić zasady płacenia podatku dochodowego i jednocześnie teraz z powrotem przywracamy moce produkcyjne, możliwości produkcyjne stoczni szczecińskiej i jest to stocznia, która jest nieobciążona długiem teraz, więc ma czystą hipotekę i można powiedzieć gotowa do produkcji tych dwóch promów, a to są pierwsze jednostki morskie od 20 lat tak naprawdę, które są zamówione. Zresztą zostały zamówione dzięki Polskiemu Funduszowi Rozwoju, który jest częścią planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Właśnie, Polski Fundusz Rozwoju. Jakie jest jego główne zadanie? No właśnie tak jak powiedziałem przed chwilą między innymi, żeby poprzez inżynierię finansową zbierać pieniądze z rynku i na przykład móc budować statki albo móc budować pociągi, tak jak w PES-ie. Albo ostatnio podpisaliśmy umowę na budowę trasy łagiewnickiej w Krakowie i to nie są pieniądze ani unijne, ani budżetowe, tylko to są pieniądze właśnie pochodzące z różnego rodzaju kredytów, które spiął ze sobą, zintegrował ze sobą właśnie Polski Fundusz Rozwoju. Polacy teraz też mają taki palący, duszący problem dotyczący smogu. Jak rząd chce rozwiązać ten problem? To jest oczywiście zaniedbany problem przez wiele lat. To jest problem, który odziedziczyliśmy po naszych poprzedników, jak wiele naszych bolączek, bo jesteśmy taką, jako gospodarka, taką łodzią przeciekającą, prawda? Niestety nasi poprzednicy zadłużyli ją bardzo i to zadłużyli za granicą niestety. No ale cóż, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tylko zakasujemy rękawy i zabieramy się do roboty. No i między innymi smog jest takim problemem. Tutaj opracowujemy nowe rozwiązania w zakresie jakości kotłów, w których można będzie palić na potrzeby własne, jakości paliwa, ale również cały program elektromobilności. Proszę zauważyć, jak się idealnie wpisuje w zmniejszenie tego problemu. Około 30% zanieczyszczeń w miastach, zwłaszcza w takie mroźne, bezwietrzne, zimowe dni, pochodzi ze spalin samochodowych, więc zmniejszenie ilości tych spalin poprzez transport elektrycznych samochodów, elektrycznych autobusów, który mocno promujemy, jest krokiem w bardzo właściwym kierunku. A odnawialne źródła energii, jesteśmy właściwie pod gorącą wodą, zapewne siedzimy tutaj. Czy
chociażby geotermia, będzie mogła liczyć na wsparcie rządu? Jest jakimś rozwiązaniem, które też może chyba nas uwolnić od zanieczyszczeń? Tak, oczywiście. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma fundusze na rozwój geotermii również. I wrócę jeszcze do długu, o którym Pan mówił i o poprzednich rządach, które nas zadłużały. Jaka jest struktura? Bo mówi Pan, że struktura, spora część jest za granicą. Tak, struktura tego długu jest bardzo niekorzystna dla nas, ponieważ sam dług państwowy to około 55% tego długu jest w rękach zagranicznych. Ale do tego trzeba doliczyć niestety dług prywatny, na przykład jak Pan weźmie kredyt, czy ja, albo firma jak weźmie kredyt, taka czy inna. I tego długu w rękach prywatnych jest około 65% też za granicą zaciągniętego. Więc jak zsumujemy ze sobą cały dług, a niestety ten ostatni kryzys nauczył nas tego, że dług państwowy czy prywatny, tak czy owak trzeba się o niego martwić, to łącznie jesteśmy winni 65% wartości naszego PKB netto zagranicy. Przypomnę, że nasze PKB to około 1 800 000 000, czyli 65% to ponad 1 200 000 000, czyli gigantyczna kwota, z którą zostaliśmy tutaj właśnie po poprzednich rządach. Właściwie precyzyjnie rzecz ujmując, po poprzednich 25 latach, bo to nie tylko ostatnie 8 lat doprowadziły do tego zadłużenia, tylko całe to ćwierćwiecze, że za mało oszczędzaliśmy, tak jak ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz powiedział na tej konferencji, w której miałem zaszczyt dzisiaj uczestniczyć, że powinniśmy być bardziej gospodarni i bardziej oszczędni. I ja się z tym absolutnie zgadzam. Czy zwykły Polak zatem ma się czego obawiać? Bo jeżeli ktoś za granicą ma nasze długi, nie daj Boże, dojdzie do jakiegoś kryzysu poważnego. A więc najlepsza rada to właśnie taka, jak ojciec Tadeusz powiedział. Być gospodarnym, zapobiegliwym i jak najmniej się zadłużać, jak najwięcej oszczędzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.